Witam wszystkich serdecznie. W końcu udało się. Dzień wolny od pracy. Można sobie skoczyć, pochodzić trochę, zrelaksować się, pomyśleć o czymś innym, nie tylko o dniu codziennym. Zobaczymy, może coś wpadnie. Nie będę zanudzał. Trzymajcie się. Do spotkania przy jakimś dołeczku. Na razie. No i mamy pierwszą znajdkę. No ale jest jak jest. Do następnego. No i coś tu mamy. Ja już widzę. Guziczek. Zobaczymy, ale chyba no strasznie brudny i zjechany, jakiś mały, znaczy mały, nie za duży. Dobra, zobaczymy, łóżko jest, umyję go, to później wstawię zdjęcie. Do następnego, trzymajcie się. A tutaj już mamy na samym wierzchu, leży sobie ozerowska cała, słonka zbita. Dobra, trzymajcie się, do następnego. Coś nam wyskoczyło. 71, 72. Zaraz to podejmiemy. Chyba jakaś odznaka, przypinka. Jakiś kwiat. Nie wiem, co to mogło być. Może jakaś ozdoba dla konia od wozu. No ciekawe, ciekawe. Przemyjemy w domu. Zobaczymy. Wstawię zdjęcie później. Dobra, trzymajcie się, do następnego. Tym razem jakiś kawałek blaszki. Jakiś brąz chyba. No nic, zobaczymy. Kopiemy dalej. Przynajmniej coś się dzieje. Do następnego, trzymajcie się. Coś nam wyskoczyło, już zobaczymy. Jakaś krągość ładna, ale cieniutkie. Coś tam widać. Ja jak zwykle nie znam się za bardzo. Dopiero zaczynam, ale poczekajcie. Poczekajcie. Przemyję to trochę. Zaraz zobaczymy. Oj, dwójeczkę jakąś widzę. Zaraz umyję. Teraz widzę, że jest to
Jedna, druga krajcara. Nie wiem, czy będzie widać, bo to słońce tak raży. No, coś się dzieje, przynajmniej na tym polu. Dobra, trzymajcie się, do zobaczenia, do następnego dołka. No i tym razem, no jak widać, kawałek łyżki. Słońce świeci, ciężko zobaczyć. No, aluminiowa. Oczywiście. No ale nie ma co się zrażać. Nie ma jak przygoda. Kiedyś coś fajnego wpada. Innym razem same śmieci. No, spotykamy się przy następnym dołku. Wyszło nam coś okrągłego. Już zobaczymy, co to jest. Kurczę, strasznie brudne. O, guzik jakiś. Nie chcę go trzeć, kurczę. Ale chyba. Nie wiem. Dobra, odmoczę go w domu. Zrobię zdjęcie, to wam pokażę. Na pewno jakiś guziczek. Do następnego dołeczka. Pod samymi nogami praktycznie kolejna łuseczka. O, dobrze. Jedziemy dalej. Aluminiowe. O, 20 groszy. Nawet nie ma co pokazywać. Każdy z nas wie, jak wygląda 20 groszy aluminiowe. Do zobaczenia. Tym razem wpadła jakaś taka blacha mosiężna. Zaraz zobaczymy. Jakieś okucie. Przemyję może trochę. Może coś zobaczymy wtedy. A jak nic nie zobaczymy, no to będziemy kopać dalej. No niestety, nic. Nic, co by nas zaciekawiło, bo nie ma nic. Żadnych wzorków, ani pierdółek innych. Dobra, do zobaczenia, do następnego razu. Coś nam tu wyskoczyło, ale widzę, że totalnie zjedzone. Też coś z brązu. Ale jak umyję w domu, może coś wyjdzie. No, zrobimy krótkie podsumowanie z tego pola. Półtorej godzinki chodzenia. Może troszkę więcej jak półtorej godziny. Już wam pokażę. Właśnie jakiś taki guzik.
Nie wiem, co to będzie, jak umyję, ale myślę, że no będzie, co to będzie. Tu jakaś ozdoba chyba, myślę, była jakaś wbijana do czegoś. Myślę, że może to być coś od uprzęży konia. No, zobaczymy, jakaś taka w kształcie, nie wiem, kwiat albo coś takiego. Tu jeszcze jeden taki guzik, ale też chyba goły. Nie, aczkolwiek coś tam jest. Jak go umyję, tak stawię coś. Jakieś zdjęcie zrobię, dobra. Ten krajcarek, jedna, druga krajcara. Zniszczony. Ale, no cóż. Bywa. No, dwie te łuski. Tu jakaś blaszka. No i oczywiście, jakby nie było tego, co najwięcej śmieci. I kawałek łyżki. Dobra, przejdę się jeszcze kawałek. Pokażę wam za chwilę, gdzie zamierzam iść. Jest tam jakiś, nie wiem, klasztor, nie klasztor, ale w każdym bądź razie stare zakonnice. Pochodzę chyba jutro, jak mi się uda wyjść, to pochodzę po tym polu, to nagram filmik i zobaczcie, może coś tam też wpadnie ciekawego. Najpierw sprawdzę okolice i popytam się, bo tylko jednej osoby się pytałem, ale mówili, że raczej nie będzie problemów z chodzeniem tam. Dobra, no to trzymajcie się, na razie.